Dzień dobry, ten odcinek Tu byłam kręcimy w piekarni Ziarenko w Rogoźniku w gminie Bobrowniki. Dzisiaj, jak sam mój strój wskazuje na to, postanowiłam zostać pomocnikiem piekarza pana Jacka. I to właśnie pan Jacek dzisiaj pokaże mi, w jaki sposób wypieka się pyszny chleb. Tu jest moje królestwo, no, królestwo piekarza. Jak długo się wyrabia? 3 minuty? 3 minuty na małych obrotach, 7 minut na dużego kotła. Czyli w ciągu 8 godzin około 15 cas po 100 kg. A po co lód? Lód, żeby obniżyć temperaturę ciasta, bo później w tej maszynie po prostu one musi, nie może za szybko rosnąć, to jest raz, a dwa, już po uformowaniu tej bułki dajemy ją do zamrażarki. Okay. Bo ona wytrzymała tam na 12 godzin, żeby na drugi dzień można było ją zabrać i rozwieźć na sklepy. Spowalniamy fermentację ciastka. Udało się. Palce całe. Już lada dzień będziemy mieli 9-lecie istnienia piekarni. Pierwsza piekarnia powstała w Chorzowie. Był to malutki zakład, gdzie sam właściciel zaczynał tam pracę, rozwijał ten zakład. Mamy sieć z tych piekarni teraz na aglomeracji śląskiej po Zawiercie, Żory, Chorzów, Bytom, cukiernia w Wrocławicach. Mamy większe zakłady produkcyjne, gdzie produkujemy w większych ilościach maszynowo. I są zakłady osiedlowe, piekarenki, gdzie wykonujemy tą pracę rzemieślniczą. Piekarz kula ten chlebek ręcznie, wkłada do pieca na łopacie, wyjmuje. No i to jest całą też jakby magią tego fachu. Przez chwilę się zastanawiałam, jak to będzie przewożone i myślałam, że pan Jacek będzie to tak brał do ciasta, tak o i przenosił. No w domu pani nie piecze. Piekę. No, bo widzę właśnie. Nie, no piekę, tylko... Z tego... Dobra, to ja się nie będę kompromitować, zostawiam mistrzowi. Ile one muszą się piec? 20 minut, bułka duża, 15 bułka mała. Dobra, no to co robimy? Jedziemy. No to jest... Aha, czyli tak? Tak pani sobie zrobi. No. Cyk. A, że cyk, cyk. Dobra. Bardzo ładnie pani to wychodzi. To mi się podoba. Dopiero zaczęłam pracować, a pan już mnie chwali. Super. A jak długo jest pan piekarzem? 30 lat, proszę pana. To mi się majster trafił. Uczyłem się prawie w całej Europie tego fachu. Pierwszy wyjazd był do Anglii. No. Piekarnia francuska. Później były Niemcy już cały czas. Około 8 lat w Niemczech. I do pieca. Widzi tam pani te małe bułeczki w piecu? No widzę, ja je mam. I tak będzie pani robiła. Gorące? Ciepłe. A teraz filmujesz, jak tylko dwie wyciągam. Pani tu częściej przychodzić.